Często żałujemy za nieprzemyślanych kilka słów. Przecież to my naciskamy na spust. Czasami przepraszamy za te słowa niepotrzebne. Często rozmyślamy, czy to było konieczne. Momentami chcielibyśmy cofnąć czas i naprawić błędy te kolejny raz. Czasami jesteśmy zimni, obarczając kogoś winą i nie mamy uczuć, kiedy łzy komuś płyną. Czasami ranimy, jak ktoś nas słyszy, i najczęściej bywa tak, że to są nasi najbliżsi. Niejedno z nas milczy, bo chce odpocząć, zapomnieć na chwilę, co przeżyło dotąd. Czasami przeżywamy jakiś potok łez, wyrzuty sumienia mówią, co robiliśmy źle. Czasami jesteśmy gdzieś tam, w jakimś amoku, i chcemy się napić, wyluzować tak po prostu. Nie dbamy o spokój gdzieś w głębi ducha, jesteśmy wredni i nie potrafimy słuchać. Czasami jesteśmy w stanie siebie oszukać i tak bez celu nie umiemy sobie ufać. Często uciekamy przed problemem byle gdzieś, nie umiemy się zatrzymać i naprawić tego też. Czasami przez nas deszcz, tyle czasu pada, bo nie byliśmy fair wobec tego świata. Tyle przez nas łez jest już wylanych, a to wszystko dlatego, bo jesteśmy tacy sami. Nielegal! Recepta! Uczciwek recepta! Jakimi jesteśmy ludźmi teraz we wszechświecie, na świecie? Jakie jest istnienie teraz nasze i zrozumienie? Czy każdy kurwa jest Judaszem, czy też człowiekiem? Ja najwyraźniej tego nie wiem. Żyjemy gniewem, brakiem szacunku do bliźniego. Żyjemy od tego złego diabła w piekle. Żyjemy w siekle i gryziemy się jak psy. Czasami płyną łzy, gdy zatrzasną się drzwi, i wtedy myślimy, jak do tego dopuściłem. Czy mogę to naprawić, czy znów wszystko na siłę? Czy naprawdę ludzkiej znieczulicy jest tu tutaj aż tyle? Czasami jak motyle piękni z wolnym umysłem chcemy czegoś dokonać, dokonujemy tylko zniszczeń. Wojna z przemysłem, globalne ocieplenie niszczy naszą ziemię, niszczy nasze pokolenie. Jesteśmy zimni i nad tym nie panujemy. W każdym sercu więcej ciemnych barw niż zieleni. W ustach przestrzeni jak wąż, ranimy jadem. Plujemy na jednych, by dla drugich być przykładem. Jak indiański wiadem, światełko na końcu tunelu. Idziemy do celu, wszystkich innych równamy zeru. Czasem byśmy chcieli wrócić wstecz, zmienić czas. Odwagi brak i nie pozwoli na to świat.